Dzisiaj rano przed przyjściem jeszcze do zboru, czy przed przyjściem tutaj na spotkanie, tak modliłem się w domu, żeby jakby no dobrze przekazać to, co mam na myśli. Wiecie, u nas się nagrywają słowa i leci to w cały świat. Słyszałem, że gdzieś tam w Australii i w Anglii to oglądają. I słowa po prostu się nie da odwrócić. Co się powie, to już poszło. I będę dzisiaj starał się ważyć słowa, nie tylko dla nas, żebyśmy dobrze zrozumieli, ale żeby dla wszystkich było to jasne, co mam do powiedzenia. Dlaczego? Dlatego, że być może to będzie troszeczkę kontrowersyjne. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od kilku wersetów z Biblii, z listu do Hebrajczyków. Otwórzmy list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Kiedy my mówimy list do Hebrajczyków, 15 rozdział, to wszyscy mają na myśli wiarę. No bo przecież tam to jest taki rozdział, którym dużo na temat wiary mówi się. I tak naprawdę definicja wiary w tym rozdziale jest zawarta. Ale dzisiaj nie chciałbym zaczynać od pierwszego wersetu, jakkolwiek 15 rozdział, ale zacząć od 13 wersetu. Od 13 wersetu listy 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. I czytajmy tak od. Wszyscy oni, jest tu oczywiście mowa o bohaterach wiary, wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z daleka albo z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. Bo gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Pytanie moje dzisiaj jest takie, jak myślisz, czy Bóg się wstydzi nazywać Twoim Bogiem, czy nie? Czy chciałbyś, żeby Bóg się Ciebie nie wstydził? Dzisiaj troszeczkę o tym porozmawiamy sobie. Żeby Bóg nas się nie wstydził. Wiele lat temu, bardzo wiele lat temu, oglądałem taki film. Film, gdzie główną rolę grał Charlie Chaplin. Znacie pewnie tego aktora, już nie żyje. Czarno-biały film i nawet bez głowy, niemy film. I ten film chyba się nazywał, dokładnie nie wiem, albo Dzieciak, albo chyba Dzieciak, już dokładnie nie wiem. Ten człowiek zaadoptował takiego dzieciaka, który tam gdzieś po ulicach chodził i mu pomagał. I ten człowiekiem grał, tego człowieka grał Charlie Chaplin. I on był szklarzem, stawiał okna. I nauczył tego dzieciaka, że on szedł przed nim i wybijał okna, a on później przychodził i wstawił. Dobry biznes robił. I wszystko się świetnie kręcili. Ten dzieciak biegał, najpierw wybijał okna, a później Charlie Chaplin pukał i pytał, czy okno jest do wstawienia. I od razu wstawiał. I taki interes mieli. Ale ci mieszkańcy tego miasta się zorientowali, że to jest spółka. I zobaczyli tego dzieciaka, że on biegnie, wybija okna, ten wstawia, a później razem się dzielą kasą. I przyszli do tego i mówią, a to wy razem jesteście. A Charlie tak wziął nogą, ja z nim nie jestem. I tak odsuwał. Się go wstydzi w ogóle. Ja go nie znam. I tak go nogą odsuwał. I tak pamiętam, to było takie śmieszne, ale pomyślałem sobie, dzisiaj, kiedy zaczynam o tym mówić, że Bóg nie wstydził się nazwać ich Bogiem. Jakiś ludzi. Pomyślałem, jak to jest z nami, kiedy dzisiaj my przychodzimy do Boga, modlimy się do Niego, ale też jak czytamy w Biblii, na przykład w Księdze Joba, że i diabeł wpada tam czasami na rozmowę. I czy Bóg jest w stanie powiedzieć o mnie, o Tobie, o nas? A widziałeś tego tam w Giżycku? Tak jak powiedział o Jobie. Bo przyszedł diabeł i mówi, obszedłem świat wzdłuż i wszerz, a Bóg mówi, a widziałeś Joba, mojego syna? Widziałeś, jak mi oddaje chwałę? Widziałeś, jak mi służy? Bóg się chwali wierzącymi, chwali się ludźmi. Pytanie, czy dzisiaj wstydzi się nas, czy się nie wstydzi?
Miałem taką sytuację w swoim życiu i niektórzy może to pamiętają, niektórzy byli tam, ale pamiętam na ślubie mojego syna. Powiedziałem mu, że mu dziękuję, że się nie musiałem za niego wstydzić. I później po tym wszystkim pomyślałem sobie tak, to nie znaczy, że on nic złego nie zrobił nigdy w życiu. To nie jest dlatego, ale dlatego, że potrafił się wtedy też zachować. I Bóg się nie wstydzi nas nie dlatego, że nigdy nic złego nie zrobiliśmy. A jak już zrobiłeś, to znaczy, że On się ciebie wstydzi. Ale jest kwestia, czy potrafisz się i wtedy zachować. Czy Bóg jest tym, czy albo inaczej, czy my jesteśmy tym, za których Bóg się wstydzi, czy nie wstydzi. Kiedyś pamiętam, byłem na jednym spotkaniu na Łotwie, w Rydze. I tam były urodziny dwóch osób, pastor się o nich modlił. Ja pamiętam tę modlitwę do dziś, bo ona była bardzo specyficzna. I pamiętam, jak ten pastor modlął się o nich, powiedział: Boże, daj mi więcej takich ludzi, bo za takich ludzi to ani przed ludźmi nie wstyd, ani przed Tobą nie wstyd. Że czasami wstyd, po prostu wstyd. I pytanie dzisiaj, czy Bóg się wstydzi nas, czy nie? Czy chcesz być osobą, której Bóg się nie będzie wstydził? Albo nie wstyd będzie Bogu, że nazywa się Twoim Bogiem. Bo tu jest o tych ludziach napisane, że Bóg nie wstydził się być nazwany ich Bogiem. Bóg nie wstydził się być nazwany ich Bogiem. I teraz troszeczkę porozmawiajmy dlaczego. Dlaczego? Co się wydarzyło? Albo co było w życiu tych ludzi? Co tak naprawdę oni wyjątkowego zrobili, że Bóg nie wstydził się być nazwany ich Bogiem? I rzeczywiście tak było. Rzeczywiście tak było. On się nie wstydził. I może popatrzmy na to w ten sposób. 13 werset. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnicę. Jakbym chciał powiedzieć tak. Te osoby przede wszystkim, oni narodzili się w wierze, funkcjonowali w wierze, jest napisane umarli w wierze. Ja jestem pewien czegoś takiego, że my mówimy dużo o wierze. Wiara, każdy z nas ma miarę wiary. Wiara może rosnąć, tak? Wiara to są słowa pewne. My potrzebujemy wiary, żeby się podobać Bogu. Bez wiary Bogu się podobać nie możemy. Tak naprawdę przez wiarę mamy wszystko w swoim życiu. Ale wiara, ja jestem przekonany, i ona jest niezbędna do tego także, żeby Bóg się nas nie wstydził. Ale wiara to jest styl naszego życia. Od początku do końca. Styl naszego życia od początku do końca. Nie na chwilę, nie na moment. I my wyznamy to słowo, że każdy, kto wyzna swoimi ustami, że Jezus jest Panem, uwierzy w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, będzie zbawiony. Ja wierzę w to. Ale ja jestem przekonany, że wiara i żeby Bóg się mnie nie wstydził, ja potrzebuję tak samo wierzyć od początku do końca. Wiara to jest styl życia. Nie na chwilę. Te osoby, zobaczcie, one uwierzyły. Jest napisane, że do końca wierzyły. Poumierali wierząc. Żyli wierząc i umarli wierząc. Zobaczmy taki fragment. Galacjan, 3 rozdział i 3 werset. List do Galacjan, 3 rozdział i 3 werset. Apostoł Paweł pisze do Galacjan. To jest bardzo ciekawy list. Trzeba by go przestudiować wielokrotnie, żeby wszystkie myśli z niego wziąć. Ale